Reset Obywatelski. Jarosław Szczepański, dobry wieczór. Jak codziennie, to codziennie. Jest wtorek, 9 kwietnia, jutro jest 10, czyli kolejna. A 10 kwietnia, to nie ma co żartować, bo to rocznica. Witam serdecznie. Gościem dzisiaj programu jest Ireneusz Krzemiński, profesor socjologii. A porozmawiać chcę oczywiście rzecz jasna o wyborach, no bo po pierwsze dzisiaj zostały podane wyniki już zamykające pierwszą turę. Właściwie no, częściowo pierwszą turę, bo tylko w niektórych miastach i sołectwach i będą wybory wójtów i burmistrzów. Ale sądzę, że ciekawa jest, przynajmniej dla mnie, może być ocena pańska, profesorze, twoja znaczy Ireneuszu, tego, co się zmieniło w tych wyborach w stosunku do 15 października, abstrahując od tego, że po pierwsze to są inne wybory, po drugie frekwencja była o jedną trzecią mniejsza. Dzień dobry tobie, dzień dobry państwu. Wiecie, że ja tak patrzę nerwowo, bo ten durny kot tutaj mi się znowu zainstalował, a nie ma, sam jestem w domu, nie ma nikogo, żeby go tu zdjąć, więc to mogą być przeszkody. Idź sobie. W każdym razie ten dla mnie to jest bardzo ważne jest to, że frekwencja jest mniejsza, zdecydowanie mniejsza, mimo iż wydawać by się mogło, że te wybory są bliższe naszemu sercu, to znaczy bliższe naszemu zamieszkaniu, bo to są wybory samorządowe. No tak, ale te wybory samorządowe mają swoją specyfikę i one są po prostu wielopoziomowe. Od tego trzeba zacząć i wobec tego nie można ich tak jednoznacznie zinterpretować jak wybory parlamentarne, prezydenckie, czy tam nie wiem, jakieś tam, które tam jeszcze być, nawet europejskie, jeżeli one, jak będą europejskie wybory. Ponieważ no, ten poziom, który jest najbardziej poziomem, nazwijmy to tak, partyjno-politycznym, który wiąże się z władzą, jest takim przejściem też korespondencją z władzą państwową, to są oczywiście wybory na poziomie sejmików, na poziomie województw, prawda? I one są najbardziej takie nasycone również no, treścią polityczną, że tak powiem, prawda? I wyborami politycznymi. No, zupełnie inna ma się motywację, kiedy się wybiera kogoś na poziomie gminy czy tam dzielnicy, tak jak u nas na Warszawie, zupełnie inaczej wtedy, kiedy ma się listę tam, nie wiem, kilku partii, które uczestniczą i wybiera się właściwie poprzez sympatie programowe, polityczno-partyjne najzwyczajniej w świecie, bo może się też okazać, że ludzie, którzy no, należą do partii, których nie lubimy, uważamy, że są na przykład dobrymi gospodarzami, że zrobili bardzo dużo dla naszej gminy, że są właściwie reprezentantami, no umieją połączyć, nawet jeżeli są jakoś tam związani z jakąś partią, połączyć tą przynależność partyjną z interesami ogółu, czy tam ogółu ludzi i tak dalej. Przypominam, że mieliśmy bardzo dobry przykład postaci, zwłaszcza drugiej kadencji prezydenta Kwaśniewskiego, który naprawdę można powiedzieć, że był prezydentem wszystkich Polaków, bynajmniej nie zatracając swojego związku z... No właśnie, z partią trochę było gorzej właśnie, prawda, ale ze swoją formacją, jako formacją ideową. No i no, to jest ta istotna kwestia, więc mi się wydaje, że to trzeba powiedzieć. Po drugie tak, co mówiłeś o tej, uczestnictwie w wyborach i procencie uczestnictwa. Otóż no jednak te wybory, ja dzisiaj chyba rano słuchałem mojego kolegi młodszego, profesora Hamana, który właśnie zwrócił uwagę, że to jest taka, biorąc pod uwagę te 30 minionych lat, to jest właściwie taka, no może poza pierwszymi wyborami, bo tam było tak zaskakująco mało, chociaż to była pierwsza wielka reforma
ustrojowa rządu mazowieckiego, prowadzenie właśnie samorządów jako niezależnych. W maju 90 roku były te wybory. Tak. To jednak te 51% on uznał, właściwie to 52, mówiąc szczerze. 52. No, już nie ma o czym tutaj co kombinować. To jest właśnie całkiem porządny wynik i nie odbiegający od takiej, nawet takiej trochę lepszej normy niż te, jak te wybory było w ciągu tych minionych lat. Oczywiście te wybory w 2018 roku były szczególne, tam był wyższy wynik tych wyborów samorządowych, ale to było coś takiego, co było demonstracją antypisowską, prawda, czyli te siły demokratyczne, jeżeli tak można powiedzieć, brały w tym udział i one, ludzie chcieli wziąć w tym udział w większym stopniu, żeby zaznaczyć tę, no i wybory zresztą wtedy też były takie, które pokazywały, prawda, no ta dosyć wysoka wygrana, wtedy była dosyć wysoka pozycja PSL-u i tak dalej, i tak dalej. One miały taki gest polityczny jakby, prawda, więc jakby angażowały trochę tak jak wybory parlamentarne. No, oczywiście ja uważam, że powinno być znacznie lepiej. I lepiej czy więcej? Im więcej po prostu, jako, że ta norma powinna być czymś wyższym, prawda? Ale nie jest. Więc ja bym się tym specjalnie nie przejmował, ale też warto zwrócić uwagę na to, kto, jak to już wszyscy komentatorzy i powtarzają i dziennikarze, był taką zdemobilizowaną grupą. No i wszyscy mówią, proszę bardzo, tutaj właśnie młodzież zdemobilizowana najbardziej. No i rzeczywiście ta różnica w udziale młodzieży w tych wyborach była po prostu no, znacznie niższa niż poprzednie udziały. Już nie mówię o tym udziale w ostatnich wyborach 15 października 2023 roku, ale myślę o tych poprzednich wyborach, na przykład w wyborach prezydenckich udział młodzieży był już bardzo wysoki, prawda? Więc no, to też pokazuje pewne istotne kwestie, które się z tym wiążą. Ta demobilizacja, jeżeli byśmy się już zgodzili z tym słówkiem młodzieży, ona jednak pokazuje pewne, powiedziałbym, niezadowolenie chyba, tak można by to powiedzieć, tych młodych ludzi, którzy byli no, bardzo istotnie zaangażowani w budowanie, nie tylko, że sami uczestniczyli w wyborach, ale budowali taką atmosferę uczestnictwa w wyborach, nacisku niejako, prawda, akcje prowadzili takie samodzielne, spontaniczne czasami, młodzieżowe grupy występowały, żeby tutaj skłonić nie tylko swoich kolegów, ale ogół społeczeństwa tego, że powinniśmy tutaj wystąpić w tych wyborach, aby obronić demokrację, wolność, prawa człowieka i tak dalej. Więc mówisz o wyborach 15 października. Tak, oczywiście. Mnie się wydaje, że oni tutaj poczuli, że oni tutaj nie spełniono być może ich oczekiwań, że no, młodzi ludzie zawsze uważają, że wszystko powinno się zrobić szybko, nie widzą komplikacji albo z trudem przyjmują te wyjaśnienia i wydaje mi się to dosyć istotną kwestią, żeby jednak jakoś do tych młodych ludzi się zwrócić. Ale co ciekawsze, wydaje mi się, że dwie rzeczy mnie tutaj uderzyły, bo jednak to kruszenie PiS-u następuje. No, Donald powiedział, że to jest takie powtórzenie wyborów 15 października. Zapewne miał na myśli ten fakt, że te wysokie procenty poparcia PiS-u, one się nie będą dokładnie przekładać na rzeczywistą władzę. No, ja przeglądałem te wybory, te wyniki w sejmikach, no mi się wydaje, że tam no, co najmniej dwóch, tych, gdzie większość ma PiS, dałoby się zmontować taką koalicję demokratyczną, która byłaby ponad tymi wyborami PiS-u, nawet jeżeli to nie byłaby duża różnica, ale prawda, jeden człowiek wystarczy, żeby mieć większość, prawda? Więc tutaj rzeczywiście to się trochę powtórzyło. To ciekawe jest jeszcze też pozycja wsi. Tylko nie wiem, to jest zawsze takie dwuznaczne, bo mnie się też wydaje, że rolnicy
którzy bardzo wyraźnie, część rolników bardzo wyraźnie odpłynęła od PiS-u i poparła KO, część trzecią drogę również, czyli PSL. Oni są tutaj, znowu byli rozczarowani. Wydaje mi się, że te żądania w protestach rolników są po prostu tak bardzo takie stanowcze i daleko idące. Takie, oni są, jakby oni nie docenili tego, co już w tej chwili ten rząd, a szczególnie osobiście Donald Tusk zrobił w sprawie zmiany zarządzeń, czy tej całej idei polityki Unii Europejskiej w sprawie tego Zielonego Ładu. To są właściwie ogromne zwycięstwo Tuska osobiście jako polityka europejskiego. Oni tego nie docenili i najwyraźniej oni tutaj też głosowali za PiS-em w większym stopniu niż można byłoby się spodziewać. Dla mnie w ogóle sprawa jest dosyć dziwna, dlatego że po prostu to jest trochę tak, że tych prawdziwych rolników na wsi to w tej chwili jest... No właśnie o to chciałem zapytać. Mniejszość. To nie jest tak, że rolnicy, że to o czym my mówimy, że wieś zagłosowała na PiS, czy to nie jest tak, że to są mieszkańcy wsi, którzy z rolnictwem mają no, coś nieco wspólnego, ale nie oni prowadzą te gospodarstwa duże, wielkotowarowe i ci, ani te wielkotowarowe gospodarstwa, czyli te no, przemysł rolno-spożywczy. Ani nawet nie te małe. No właśnie. Czy ten przemysł rolno-spożywczy to jednak jest zupełnie co innego i to nie jest takie czyste poparcie PiS-u. No tak, ale jednak, no generalnie na wsi tak się to dzieje, to jest dla mnie trochę niejasne, ale no, nie wnikałem w to w tej chwili dokładniej, ale chcę uwagę na to, co powtórzyć tutaj za moim kolegą, o którym wspominałem, Hamanem, że ta różnica między miastami a wsią, ona się zmniejszyła znacznie niż to było w poprzednich latach, prawda? Czyli mimo wszystko wieś zbliża się w swoich wyborach coraz bardziej do wyborów miejskich. No tutaj oczywiście to jest pewne wyzwanie dla, moim zdaniem, dla KO bardzo wyraźne, że jednak warto myśleć o konstrukcji takiej strategii politycznej, takiego działania i takiego, no jakby to powiedzieć, komunikacyjnego docierania również do mieszkańców wsi, bo to jest jednak pewno, zawsze jest jakiś tutaj bardzo wyraźny no, niedostatek poparcia ze strony wsi. Przy czym, jeżeli chodzi o rolników, to tutaj tak naprawdę patrzyliśmy na te protesty rolników, to tam właściwie byli w ogromnej części ludzie dosyć młodzi albo młodzi, prawda? Raczej rolnicy wykształceni, rolnicy, którzy myślą liberalnie, jeżeli mogę tak to powiedzieć, prawda? Którzy myślą o swoim gospodarowaniu zawsze w kategoriach oczywiście obrony własnego interesu przede wszystkim, ale też no, rozumieją kontekst, w którym to się wszystko dzieje. I tutaj można jednak bardzo spróbować do nich docierać i budować swoje poparcie. Myślę, że to jest pewne wyzwanie dla KO i dla Donalda Tuska. Natomiast co jeszcze mi tutaj przyszło do głowy, to te wybory na poziomie sejmików, one będą bardzo ciekawe, bo jak przeglądałem, to tam jest bardzo, są takie różne punkty, tacy aktorzy społeczni, którzy właściwie nie wiadomo, czy będą skłonni do kooperacji z PiS-em, czy raczej do kooperacji z tą demokratyczną częścią, prawda? Jedno jest pewne, że te wybory przyniosły, no, moim zdaniem, dużą niewygraną, żeby mówić o klęsce wyborczej, lewicy. I tutaj wkraczamy w sferę tego, co się dzieje w koalicji, bo tutaj są dwie rzeczy, wydaje mi się, dosyć istotne. Mianowicie najwyraźniej marszałek Hołownia, lider Polski 2050, bardzo świadomie
buduje pewną strategię kontra KO, czyli właściwie PO. Wydaje mi się, że to jest coraz bardziej widoczne w różnych tych posunięciach. Już chociażby dzisiaj, prawda, to tak zwane babciowe, które jednak jest też bardzo ważnym, to jest bardzo ważna obietnica PO i Tuska do zrealizowania, która zyskała bardzo duże poparcie, zwłaszcza tych młodych kobiet, która ma w dodatku, no ona będzie mogła prowadzić do bardzo pozytywnych skutków demograficznych. One jako jeden z elementów, jeżeli inne jeszcze decyzje wspierające te rodziny, rodzenie dzieci, prawda, wychowywanie dzieci będą szły za tą decyzją, to ona będzie miała, będzie początkiem, mogła być takim początkiem, no takiej, powiedziałbym, polityki. Odradzania się. Tak. No dzisiaj tam wynik GUS-owski. Mamy po prostu straszny atak, prawda, Hołowni na to. No i teraz wszyscy konsekwentnie to powtarzają. Natomiast wracając do lewicy, no ten konflikt w sprawie aborcji, on jak widzieliśmy w sondażach, wpłynął bardzo znacząco na obniżenie się popularności trzeciej drogi, ale też odpowiedź, ta radykalizacja lewicy, tej zwłaszcza kobiecej, feministycznej lewicy na to, która była niezwykle ostra, bardzo taka radykalna, ta radykalizacja oczywiście miała swoje konsekwencje. Przypominam sobie, że Polacy w ogóle generalnie bardzo źle znoszą taką radykalizację, to zresztą prawicowe partie jeszcze w 90-tych latach dostały nieźle w skórę, jak się zaczęły tak radykalizować w swoich hasłach, prawda? Więc tutaj też jest dobry tego przykład i dlatego mi się wydaje, że ta lewica przesadziła z tą ostrą reakcją na marszałka i taki ma no, kiepskawy wynik. Efekt. Mhm. Czy te wybory, to znaczy, ja się zastanawiam nad tym, czy my wiemy, my wyborcy, mieszkańcy kraju nad Wisłą i Odrą i Bugiem, czy my wiemy w ogóle na kogo głosujemy? Bo czy nam się nie plączy o te sejmiki wojewódzkie z nie wiadomo czym i czy to, czy my po prostu to wiemy i rozumiemy? No, nie wiem, trudno na to pytanie odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że te wybory samorządowe to już są któreś z rzędu, jednak ludzie to rozumieją. Podejrzewam też, że no, wiedzą, że marszałek sejmiku wojewódzkiego jest osobą wpływową, że od jego decyzji bardzo wiele zależy, prawda? Kontroluje on rozmaite sfery działalności województwa, może sprzyjać pewnym w ogóle aktorom, pewnym działaniom społecznym bądź odwrotnie, prawda? Więc nie. Wydaje mi się, że to tutaj bym specjalnie nie myślał, żeby tutaj jakiś był szczególny problem z rozróżnieniem tego politycznego i tego codziennego na poziomie gmin. No, ja mogę dać bardzo dobry swój przykład, prawda? Ja mam zupełnie inaczej traktowałem moją tutaj wybór do rady dzielnicy, bo wiedziałem, że ja chcę po prostu poprzeć tych, którzy są przeciwko budowaniu na mojej górce, którą widzę z moich okien, z mojego balkonu, jakichś tam tego, jak to się nazywa, Parku Polskich Wynalazców i zamienić tę górkę w jakąś taką zabudowaną przestrzeń, nawet jak ona będzie niby zielona. I wiedziałem, kto to robi, więc to była moja podstawowa motywacja do wyboru kandydata. A zupełnie inaczej było, kiedy miałem płachtę z kandydatami do sejmiku wojewódzkiego, z których naprawdę nie wiedziałem, kto jest kto, ale wiedziałem, na jaką partię chcę zagłosować, kropka, prawda? Ja myślę, że to jest normalne. Tak, czyli te wybory do rad dzielnicowych, rad sołeckich, miejskich, one są wyborami samorządowymi, a te wybory sejmikowe, czy to nie jest tak, że one są bardziej jednak zdecydowanie polityczne, takie jak wybory do parlamentu? Nie, oczywiście, tylko że
ale z tą politycznością jest też różnie, dlatego że na przykład sądzę, że te województwa, w których był taki, w tym w Mazowieckim, był taki wysoki udział uczestnictwa jednak, prawda? Ten problem polityczności od się też na poziomie już znacznie niższym przejawia, prawda? Że mimo wszystko, że jak tutaj będzie jakiś kandydat tego PiS-u, ja na niego zagłosuję, albo odwrotnie, prawda? Nie będę na kogokolwiek głosował, bo jednak chcę mieć tego swojego PiS-owca, jakikolwiek, by on tam nie był, prawda? No zresztą wynik tego kandydata PiS-u na prezydenta Warszawy wcale nie jest zły. Ja bym tak nie chętnie tak entuzjazmował się na pozycji lewicy tym zwycięstwem pani Biejat na trzecim miejscu, bo właściwie kampanii pani Biejat w ogóle nie było, a ten człowiek PiS-u, który w ogóle dla samych PiS-owców w ogóle był kompletnie nieznany, on się jednak jakoś zaznaczył, że on miał jakąś kampanię, że jakoś tam była nić, że jakoś była ciągłość. Ja widziałem go znacznie częściej w programach TVN24 niż panią Biejat, która robiła jakieś tutaj wybuchy, jakieś tutaj były krzyki, wesołe wydarzenia, po czym nagle znikała, nie było żadnej ciągłości tej kampanii. No i takie są też skutki. Myślę, że to można generalnie powiedzieć o kampanii lewicy. No a ta radykalizacja tej części, szczególnie feministycznej, ona też lewicy zaszkodziła, zwłaszcza no, w tych mniejszych miejscowościach, no już na wsi też. Tak sądzę. Oglądałem dzisiaj takie dwie mapki. Niestety nie przygotowałem grafiki, żebyśmy ją wrzucili na ekran, ale one są łatwo dostępne. Porównanie mapy Polski rozbiorowej, przepraszam, po kongresie wiedeńskim, czyli 1815 roku i dzisiejsze, czyli prawie 200 lat, dzisiejsza mapa Polski z wynikiem Platforma Koalicja Obywatelska i pisowskie wyniki do sejmików. To są praktycznie pokrywające się mapy. Mapa Królestwa Kongresowego, czyli zaboru rosyjskiego, jest mapą praktycznie dzisiejszej Polski pisowskiej. No tak, tak. Jeden to mój przyjaciel zwrócił na to uwagę. No może to tak nie do końca oczywiście jest, ale w zasadzie to bardzo ciekawe. No, jednak to południe to była Galicja, a nie, czyli po prostu zabór austriacki. No więc właśnie, no ale to samo. No a tak, ale tu mamy i rosyjski, i galicki. Tu mamy co innego z kolei i to się niestety jakoś bardzo pokrywa, mimo przecież tego, że Dolny Śląsk i duża część Górnego to są ludzie, którzy przyjechali z Zabuga ogólnie rzecz biorąc, czy zostali tak przerzuceni jest. Z Zabuga na brutalnie. Który mamy rok? To jest 24 rany boskie, to już nawet chyba ponad 10 lat temu. No nawet 210, kurde. Mojego Jerzego Bartkowskiego, profesora Jerzego Bartkowskiego, który porównał, zresztą posługując się jeszcze danymi z czasów PRL-u, wybory, sposoby głosowania i po 89 roku i właśnie ten, jakie partie były wybrane najczęściej, jakie miały powodzenie, jak to się ma z tymi wyborami, okazało się z tymi granicami. Okazało się, Bartkowski właśnie pokazał, że te granice są istotne. No ja muszę powiedzieć też, że w moich badaniach nad antysemityzmem okazało się oczywiście, że granice zaborów, one odgrywały też bardzo dużą rolę w stopniu nasilenia się postaw antysemickich. I oczywiście one były najwyższe, były jednak na terenie dawnego Królestwa Polskiego, czyli Zaboru Rosyjskiego. To się niewiele różniło od Galicji, ale jednak było większe i najniższe oczywiście były w Zaborze Pruskim, gdzie mieliśmy no, całą Wielkopolskę, tutaj kawałek Śląska, prawda. To bardzo charakterystyczne, że jednak pewne sposoby nawet naszego no, głosowania, naszych wyborów, wydawałoby się, no są tak odległe od czasów, o których mówimy, czasów zaborów, prawda, że te głosowania no, mają pewien
można znaleźć pewną wspólnotę, prawda? Wspólnotę pewnej wartości, które się ceni, którym daje się wyraz przez swoje aktualne wybory polityczne, ściśle partyjno-polityczne, można powiedzieć. To fascynujące zagadnienie. To jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe właśnie. Zwłaszcza, że tak jak tu zwrócił jeden z naszych wideosłuchaczy, internetosłuchaczy, że jednak podkreślił to, o czym ja mówiłem, że mieszkańcy ziem północnych i zachodnich polskich, to są tych pozyskanych ziem, no to są ludzie zza Buga. Więc to jest bardzo, bardzo dziwne. Wydaje mi się, że to jest temat na ciekawe badania. No to właśnie, tych badań było, to nie tylko zresztą Bartkowski, ale Bartkowski go tutaj polecam, Państwo na pewno znajdą, jak Państwo wrzucą jego nazwisko, to będzie ta książka, bo nie pamiętam teraz, o tych właśnie wzorcach głosowania, które się odtwarzają w jakimś sensie, ale jest to wiele innych publikacji, które o tym mówią, no to powiedziałem o tym antysemityzmie, co mnie też zaskoczyło po prostu, jak te wzorce tak tutaj były bardzo wyraźne. No nie były to wielkie różnice oczywiście w tego typu badaniach, ale no, wyraźnie istotne. Mówiłeś przez chwilę o sali tam. W jakimś sensie zależymy od przeszłości, która buduje w taki nieuchwytny dla nas sposób preferencje wyborcze. I najdziwniejsze jest to, że bardzo wielu młodych ludzi w ogóle, przepraszam za określenie, olewa historię, bo to nudziarstwo, po czym dziwi się, że coś takiego może mieć miejsce właśnie jak takie pokrywające się no marki, tak, tylko ja bym powiedział, że im bardziej oni źle traktują historię, nie znają jej, nie uczą się jej, to tym bardziej podlegają tym nieświadomym, symbolicznym, zawartych w różnych symbolach, w różnych takich, no powiedziałbym, obyczajach, w języku, tendencjach do zachowania się w określony sposób w takich właśnie sytuacjach jak wybory. Im mniej wiedzą o historii, tym bardziej temu podlegają. Ale może nie należy uczyć historii, to niech się uczą na gorąco historii, bo potem się właśnie dziwią, że jednak to już było. Można by długo jeszcze o tym rozmawiać. Ja chciałem porozmawiać też i o w ogóle o samej kampanii, ale niestety czas nas pogonił i wychodzi na to, że muszę bardzo podziękować za rozmowę. A jeszcze możemy coś powiedzieć, bo mi się wydaje, że chciałbym zwrócić uwagę jednak na tę bardzo istotną kwestię, która się teraz zaczyna pokazywać jednak, rozbieżności, którą szczególnie rozwija marszałek Sejmu, prawda, lider Polski 2050. To jest jednak bardzo ostre, są różnego stwierdzenia, wystąpienia. Jego polityczny, albo w ogóle generalnie przyjaciel, prawda, Kosiński-Kamysz, no to tam on go miarkuje, nieco, że tak powiem, mniej stanowczo się wypowiada, no ale tutaj ten kierunek jest bardzo wyraźny. Zastanawiam się, czy właśnie no, nasz bohater tutaj nie idzie w kierunku po pierwsze takiego zbudowania takiej nowoczesnej chrześcijańskiej demokracji. Pomyśle, który miał, nie wiem, to jest 2 lata temu, czy 1,5 roku temu Aleksander Hall. I wobec tego z jednej strony tutaj trzeba się odciąć od tych tutaj tak zwanych liberałów, prawda? Z drugiej strony zrobić tak, żeby przynajmniej ten kruszący się PiS, część tego PiSu w ogóle, zaczęła tutaj przybierać do tej trzeciej drogi, czyli głównie do Polski 2050. No nie wiem, czy to jest zamysł szczególnie dobry, no bo jednak wszyscy zwracają uwagę, że wynik trzeciej drogi był bardzo niewiele większy od wyniku PSL-u w poprzednich wyborach i wobec tego właściwie ten plus, który tutaj koalicja zyskała, był naprawdę niewielki, no i bardzo zaskakujące są te odpływy, prawda, że tylko niecałe 50% wyborców z 15 października głosowało konsekwentnie na
na tę samą partię, na tę samą koalicję. No i mamy odpływ przede wszystkim do KO, ale też i do PiS-u, więc tutaj pomysł, żeby ten PiS przyciągać, raczej kiepsko tutaj na tych danych kiepsko się sprawdza. Ale myślę, że to jest taka strategia. Irku, tutaj padają do ciebie pytania. Panie profesorze, przed wyborami parlamentarnymi wypowiadał się pan na temat uchodźców na białoruskiej granicy. Czy mógłby pan powiedzieć coś teraz na ten temat? Ja mam pytanie, czy mógłbyś się z nami spotkać, to znaczy z nami i ze mną pogadać jeszcze w piątek o tej samej porze? To będzie 12 września. Kwietnia. No właśnie, września, to dopiero zrobiłeś skok. Mam nadzieję, że tak, ale no, muszę to jeszcze się... Nie wiem dlaczego. Dobra. Dziękuję bardzo, dziękuję za dzisiaj. Profesor Ireneusz Krzemiński. Bardzo dziękuję. Profesor Ireneusz Krzemiński był gościem programu. Próbowałem się dopytywać. Ja, Jarosław Szczepański. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję też. Reset Obywatelski.